Może nie wszyscy wiedzą, ale dawno, dawno temu, w czasach, kiedy historia była jeszcze prehistorią, istniało coś takiego jak kartki pocztowe. I one były bardzo popularne. Ludzie wysyłali sobie na święta taką karteczkę ze ślicznym obrazkiem, zazwyczaj choinki lub Jezusinka maleńkiego, świeżo narodzonego, lub podobną, zazwyczaj złoconą z aniołkami, aby przekazać adresatowi informację, że mu się życzy wesołych świąt. Na taką kartkę pocztową trzeba było poświęcić co najmniej 3 minuty, żeby to wypisać, zaadresować, znaczek przykleić, no i jeszcze zanieść na pocztę, albo chociaż do skrzynki pocztowej. Minęło wiele lat i kartki pocztowe wracają do łask. Ze zdziwieniem dowiedziałem się, że produkcja kartek pocztowych wzrosła 3-krotnie od roku 2005 do dziś. A to znaczy, że my potrzebujemy dać komuś w prezencie 3 minuty naszego czasu. Jeżeli kogoś lubimy, to chcemy mu dać to, co najcenniejsze. 3 minuty naszego czasu. Bo wysłanie SMS-a lub maila zajmuje 3 sekundy i jest traktowany jako spam. I dlatego ja chcę wam przekazać najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Teraz, zużywając na to 3 minuty mojego i waszego czasu. Wesołych świąt!